z truskawkami i szpinakiem. Sezon na truskawki. Sezon. Był to przegląd codziennej prasy polskiej. Sezon. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Przed mikrofonem ojciec Grzegorz Moj. 10 minut po 13. Zapraszam serdecznie na audycję aktualności dnia. Naszym gościem jest pan profesor Stanisław Mikołajczak, polski filolog, językoznawca, wykładowca akademicki. Witam serdecznie. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Pan profesor też jest przewodniczącym Akademickiego Klubu Obywatelskiego imienia prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Poznaniu. Panie profesorze, telefonuję, bo w piątek wielkie wydarzenie, wielka uroczystość bardzo podniosła, powiemy, i religijną, o charakterze religijnym, ale i patriotycznym w Poznaniu. Pomnik Najświętszego Serca Pana Jezusa, pomnik wdzięczności, no ale z drugiej strony też pewnego rodzaju, jakby, no tak w mediach, tak się to jest ukazywane, różnego rodzaju komentarze, jakby bitwa o pomnik, a to przecież też i dla nas Polaków bardzo ważne, bo Kraków, Warszawa i Poznań to trzy miasta, które miały pomniki wdzięczności za rok 18, za odzyskanie niepodległości. Prawda, ten pomnik w Poznaniu był postawiony w 1932 roku, Niemcy zniszczyli go w 1939. I po tylu latach chcemy dojść do tego, by uczcić, by wrócić z wdzięcznością, prawda, do tego, co Bóg nam uczynił. No tak, i napotykamy na zupełnie niespodziewane trudności, i to ze strony, z której się najmniej spodziewaliśmy, bo kiedy 10 listopada 2011 roku podczas koncertu niepodległościowego w Wielkiej Auli Uniwersyteckiej w Poznaniu ogłaszałem inicjatywę odbudowy tego pomnika. I kiedy 3 lutego 2012 roku zakładaliśmy Społeczny Komitet Odbudowy Pomnika Wdzięczności, to mieliśmy różne obawy. Mieliśmy różne obawy, ale nigdy nam nie przyszło do głowy, że największe opory będą stawiały polskie władze miasta Poznania. No, pan prezydent, gdzieś czytałem takie zdanie, Jacek Jaśkowiak mówi, komentując sprawę przetransportowania do Poznania figury Chrystusa, stwierdził, że inicjatorzy idei przywrócenia pomnika starają się działać metodą faktów dokonanych. Tak, my po prostu realizujemy swoimi siłami, niestety wbrew władzy prezydentki miasta Poznania, ideę, którą poparła Rada Miasta Poznania, bo już w grudniu 2012 roku Rada Miasta Poznania podjęła w jednym głosie przyjmującym, prawie jednomyślnie, uchwałę o tym, żeby pomnik wdzięczności wrócił w przestrzeń publiczną Poznania. Także Warszawa tutaj jest nie Poznań, jest zakompleksiona i ciągle czegoś im brak, są na dorobku. Tutaj napotykamy na potężne kłopoty, bo wydawało nam się, że prezydent uruchomi wszystkie sobie podległe służby, wydział, który jest Wydział Architektury Urbanistyki, że dostaniemy osobę, która będzie nas wspierała od strony prawnej, logistycznej, organizacyjnej, żeby ten pomnik budować.
okazało się, że wszystkie siły zostały rzucone po to, żeby tej idei się przeciwstawić, żeby tej realizacji nie móc doprowadzić do końca. Jak inicjowałem tę odbudowę, to wydawało mi się, że 7 lat, tak wielki, długi czas, postawiłem ten pomnik znacznie wcześniej, bo 7 lat to miało być na setną rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego i odzyskania przez Polskę niepodległości. Czyli rok 2018. A teraz okazuje się, że tego czasu może nam zabraknąć, żeby pomnik postawić na tę właśnie rocznicę. I będzie wielki wstyd. No właśnie, czy rzeczywiście musi być wstyd, czy też, no bo kwestia, mamy ideę, mamy tych, którzy się podejmują tego, czy to musi być no kwestia, nie wiem, kolejnego, głębszego jakiegoś podziału, bo tak też niektórzy mówią, tak, próbują to tak, wprowadzić. Tak, próbuje nam się mówić, że Chrystus dzieli. Tak. Otóż Chrystus nie dzieli. Chrystus nie dzieli. Chrystus jest tylko znakiem sprzeciwu. I tak to należy interpretować. A Chrystusowi sprzeciwiają się ci, którzy odrzucają ten system wartości, który od 1050 lat w Polsce jest realizowany. Oni mają w tej chwili w Poznaniu decydujący głos i robią wszystko, żeby się tej woli, idei, którą niesie wniosą wartości chrześcijańskie, sprzeciwstawić. Nasz pomnik, jak żaden inny z tych, które ojciec wymienił, bo w Krakowie jest pomnik grunwaldzki postawiony w 1910 roku, żeby uczcić 500-lecie bitwy pod Grunwaldem. To była walka również o przetrwanie państwa wtedy. Potem został postawiony w Warszawie drugi nieznanego żołnierza, drugi chyba w Europie po francuskim. I potem w 1932 roku nasz. W każdej stolicy zaboru i historycznej stolicy polskiej, jednej z trzech, były pomniki związane z wolnościowymi dążeniami. Nasz, który miał w centrum statuę Chrystusa, serca Panenusa, najpewniej wyrażał te dwa elementy tych naszych walk. Walki narodowo-wyzwoleńczych o wolność w połączeniu z wiarą, z Bogiem i religią. I właśnie ten pomnik napotyka największe trudności z odbudową. Wszystkie inne stoją. Pomnik warszawski nieznanego żołnierza, lub nieznanego żołnierza został zbudowany po II wojnie światowej, prawie bezpośrednio. Pomnik grunwaldzki w 70. latach. A nasz nie może teraz w wolnej Polsce, 27. rok biegnie wolnej Polski, nie można zbudować pomnika wdzięczności. I to z takim... Właśnie. A Warszawa zakompleksiona, wciąż na dorobku, niedowartościowani. Ulicę po angielsku, jako oszuści, przecież to od razu widać. Na ciołkach, ci urzędnicy tacy, też jacyś, nie mieli, niesympatycznie, ja się nie dziwię, że Janek Witek mówił, że ci komornicy na Benowie, bo to tam podli jakieś podłe świnie. W bardzo takim charakterze podniosłym, tak wspominałem, i religijna, i patriotyczna. I mamy te dwa lata do 2018 roku. Tak, więc zostawmy te sprawy przykre, przejdźmy do tego wielkiego święta, które było w piątek. Rzeczywiście była to patriotyczno-religijna uroczystość. Wojsko się znakomicie wpisało. Raz, że nadało samej uroczystości taki wymiar głęboki narodowy, patriotyczny wymiar z kapitalnym przemówieniem pana ministra Antoniego Macierewicza, który uzasadnił, dlaczego wojsko bierze udział w odsłanianiu figury Chrystusa, jaki jest związek między wojskiem a dążeniami narodu, jaki jest związek między wojskiem a narodem, i pokazał, jak to było także historycznie. Ale także wojsko znakomicie nam pomogło przy organizacji tego, przy przewiezieniu figury, przewiezieniu sokołu pod figurę, montażu. To było naprawdę wielka pomoc i taka, powiedziałbym, niezwykle symboliczna, bo wojsko pokazało, a Macierewicza na tym spotkaniu pokazała, że wojsko bierze niejako symbolicznie ten nasz pomnik, ideę odbudowy tego pomnika pod swoją opiekę, pod swoje skrzydła. To bardzo ważne dla nas wydarzenie, także od strony moralnej. Było wyjątkowo dużo ludzi, bo to wykorzystaliśmy święto serca Pana Jezusa, gdzie była od 12 lat zorganizowana tradycyjna procesja z kościoła świętego Floriana i serca Pana Jezusa na placu Adama Mickiewicza, gdzie kiedyś stał pomnik wdzięczności, a teraz stoją poznańskim krzyżem. I wzięło w tej procesji w odpłynięciu, poświęceniu tej figury Chrystusa kilka razy więcej poznaniaków niż zwykle.
Panie profesorze, no, więc co dalej? Bo pan mówi, mamy jeszcze te 2 lata, jakieś działania chcemy podjąć. Kwestia też tej lokalizacji, w której pomnik miałby stanąć. Ta lokalizacja jest rzeczywiście takim elementem, który jest przez władze wykorzystywany do blokowania odbudowy pomnika. Myśmy świadomie na początku zrezygnowali, mimo że jest to odbudowa, czyli odbudowa powinna być w miejscu, gdzie pomnik stał. Myśmy świadomie zrezygnowali z tego miejsca, widząc, że tam stoi pomnik Poznańskich Krzyży i pomnik Adama Mickiewicza, że trzeba by przesuwać pomnik Mickiewicza w inne miejsce, żeby nasz pomnik postawić. I od razu przyjęliśmy kompromisową propozycję postawienia pomnika na dużej polanie między Aleją Jana Pawła II a Jeziorem Maltańskim. To jest duża polana, 800 metrów na prawie 200. Ten pomnik będzie miał oddech, będzie miał ładny kontekst drzewny. Będzie stał na osi katedra, kopiec wolności. To jest drugi wielki poznański symbol odzyskania niepodległości, usypany w okresie międzywojennym, który Niemcy również niszczyli i po wojnie został częściowo odrestaurowany, ale jeszcze nie skończony. W pięknym otoczeniu i przy takim dużym ruchu samochodowym, że on będzie widoczny, przy dużym ruchu turystycznym, takim rekreacyjnym. Bardzo nam zależy, żeby ten pomnik był w tym miejscu, gdzie pulsuje życie miasta. Pytanie, czy się właśnie uda, bo dziś stoi przed Kościołem Najświętszego Serca Pana Jezusa, tak. I świętego Floriana. I teraz, tak. Czy uda się przez te 2 lata to przepracować z prezydentem? To zależy od tego, jak się będzie zachowywał prezydent Jaśkowiak. Czy a to tylko jego decyzje? Swoje obietnice wyborcze, bo on szedł do wyborów mówiąc, że on idzie, żeby realizować idee wyborcze, idee, które zgłaszają mieszkańcy. A ponad 25 tysięcy mieszkańców podpisało się pod ideą odbudowy tego pomnika wdzięczności właśnie w tym miejscu nad Jeziorem Maltańskim. To była największa petycja, która została złożona do władz miasta w powojennym Poznaniu. Może jeszcze raz trzeba, przyjść, przypomnieć się prezydentowi, chociaż my teraz to czynimy na antenie Radia Maryja. A jak kwestia tych formalności, jak to wygląda? Czy muszą być załatwiane, czy też... Problem jest w decyzji politycznej, podjęciu decyzji o budowie, dlatego że my mamy ekspertyzy, 3 ekspertyzy, 2 profesorów, które są z nas sami prawa budowlanego, ekspertyzy niezależnej ze Szczecina, z innego miejsca, które mówią jednoznacznie, że w oparciu o zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego można ten pomnik postawić. Co więcej, potwierdził, że tak jest, także prezydent Grobelny, który przegrał wybory, ale między 1. a 2. turą, podpisując zgodę na współpracę z Prawem i Sprawiedliwością, w jednym z punktów tej umowy napisał, że jak zostanie prezydentem, to doprowadzi do postawienia pomnika w ciągu 1,5 roku. 1,5 roku to jest ten minimalny czas, który komitet potrzebuje, żeby postawić pomnik. Jeżeli chciał postawić go w ciągu, że mógł postawić w ciągu 1,5 roku, to znaczy, że mógł to zrobić tylko w oparciu o zapisy istniejącego planu zagospodarowania przestrzennego. A Grobelny był prezydentem wiele kadencji.